Hej, przywitajcie, jestem Maksio, ze mną Olias. Witam. Jesteśmy w kolejnym odcinku Borderlandsa. Ostatnio skończyliśmy fabułę główną i znaleźliśmy ten ostatni element, machine guna. Podnoś go. Tu na domku był. Oni ślepce chodzili, by nie wiedzieli, gdzie to się znajduje. No dobra, tak więc cóż, idziemy zdać ten quest, nie? Michał, będziemy wchodzić do drugiego DLC-ka. No, idziemy trochę na te areny się pobzdykać tam. Trochę ekspo. Czekam. Jesteś siódmy, idę. Nie pamiętam, czy tam akurat tak dużo ekspo leci, więc... No, ale trzeba pokazać. Nie chcę ci psuć tak za, myśli, że będziesz miał wyższy level. O, lol. Słuchaj, tutaj jest najbliższy tepek. Middle of nowhere bounty board. O, shotguna muszę zreloadować. Tam ta snajperka, co ja ostatnio podniosłem, co miała 300, to ona była na corrosive, tak? Czy na co? No, na corrosive. No to nice. Właśnie do tego była dobra. Jakieś gówno dostałem. Dobra, powiedz, jak będziesz gotów, ja już czekam, żeby ty pyknąć nas do drugiego DLC-ka. Czekaj. Ja mam rakietnicę 4 razy na corrosive. 400 damage'a. Ale mówisz, że rakietnicy tutaj są słabe. No, ale zobaczymy. Zostawię, wieku. Ale snajperkę teraz zostaw. No też, na pewno. Dobra, ready. Dobra. O, hyc. Już trochę szybciej się nauczyłem korzystać ze sklepu, to widzisz. Teraz będzie filmik. No to dobrze, ja se poleję. My first husband was a dirtbag and a cheat. My second husband was fun. I figured by then that I deserved a toy. All for myself, and that's what I got. Still wish I hadn't broken my toy. My third husband was good with numbers, and his hands. We're still friends, kind of. We're civil. I'm looking for my fourth, you know, on the prowl. I don't know when I'll meet him, or where I'll meet him, but he's out there. For now, I'll get my jollies off on bringing pain this way. Or maybe this way. And in the end, the crowd will love me for my brutality. I'll make them yearn for more and more of my pain. I'll be cruel and enjoy myself. When the thrill wears off, I'll leave and find a new toy. Until then, not too different than matrimony, come to think of it. Maybe the Colosseum is my fourth husband, in a way. Moxie? Tak. W skrócie, miała trzech mężów, jest, a ona aktualnie zarządza tą areną. O kurwa, ile tam jest tych skrzynek, ja tam muszę wejść. Nie można. Olias, muszę tam wejść. Nie można. Muszę! Ale nie można, tutaj masz bank, patrz, możesz sobie te itemki chować, które chcesz przechować u tego crab-trapa. Nie, na razie nie ufam mu. A, i jest tutaj ostatnie ulepszenie. Do wszystkiego. Tak? To kupuję. Granaty. No ba. No wszystko kupuję, co ja się będę pierdolił? Ja się nie będę pierdolił. Proszę bardzo, zostało mi 300 tysięcy. 1,5 miliona. Wydane tak szybko. A, to jeszcze dokupię grantów właśnie. Ja ci powiem, że mi na wszystko starczyło. Mi na wszystko jeszcze zostało mi 400k prawie. Ja nie kupiłem snajperki i combo drive'y. No czy ja jednej rzeczy nie kupiłem też tam. Pistolet, rewolwer, wszystko kupiłem. Jak chodzić wykokszonym, to wykokszonym. Dobra.
Gdzie ta arena się zaczyna? Po pierwsze trzeba wziąć misję. Na 3 areny. O. Pierwszy to jest Helburbia, czyli tutaj. Tu się zaczyna pierwsza arena. No to jedziemy. Bueno, jak rozstawię teraz wieżę, to nas ściśnie ich w sekundę. Nie powiedziałbym. A, i staraj się tutaj nie ginąć. Czemu? Bo jak obydwaj zginiemy, to restuje się arena od nowa. Chodź może na platformę, co? Chodź, będziemy z platformy sobie strzelać. To nie jest takie proste. Tu stąd też wychodzą? No. A im wyższa runda, tym jest trudniej. To może na razie zostawię. A i one wszystkie mają nasz level chyba, tak, nasz level mają. Bueno, to na razie nie będę. Już mnie spermią. A i zapomniałem wspomnieć. Na arenie tutaj nie dają expa. Słyszysz? Serio? Tak. A po misji? Za zrobienie tych trzech aren jest 10 tysięcy expa. Trzech aren? W sensie po 5 tak. Rund? 5 rund? 5. To jest 5 rund po 5 podrund. Po 4 podrundy, przepraszam. Och, zajebiście. Czyli 20 rund. Bez umarnięcia. No nie no, jeden z nas może umrzeć, ale w tej drugi musi przeżyć. Wiesz, że tego nie zrobimy. Tu można się bawić, ale poza odcinkiem, a nie na odcinkach, ale pokażemy, no oczywiście. Ale potem, jak się skończymy pierwszą rundę, to potem dostajemy jakieś bonusy, na przykład, że jest niska grawitacja, albo że jakieś tam konkretne typy broni zadają więcej damage'a. Na przykład SMG zadają więcej damage'a, shotgun zadają więcej damage'a, coś takiego może być. Czyścisz ich tam? Tak. Ja też, ale mało ich coś. Ja już wszystko przeczyściłem ze swojej strony. Ja został tylko jeden z twojej strony. Tak? Tak. Aha, bo jest na mapie, o, rzeczywiście. Jak go ominąłem? Albo gdzieś się skitrał. Teraz będzie hard wave. Tak, kolejność tych wave'ów mam na pamięć. I coś spadło, jakaś skrzynka ją podniosłem. Aha, tak, to jest ammo. Ammo do wszystkiego. Lol, to szybciej mi się zregeneruje niż dojdę i podniosę. A tą drugą, co przed chwilą podniosłeś, to jest hub. To wiem. Pada? No. Tutaj by się przydała wyżej. I to stawię. Fajnie. Czekaj, niech się postrzela wieżyczka też. Ja sobie dam radę. Ale przewrócić się mogę, ale umrzeć nie mogę, tak? Tak. No ładnie to lag. Bo jak umrzesz, to trafisz tam na górze. I nie będziesz mógł nic pomagać. Tutaj na górę. A ten fioletowy health to wszystko daje do fulla? Znaczy w sensie healtha do full, czy to jest tak, jakaś ograniczona stuwa na przykład? Healtha do full. To dobrze. Ostatnia, Badass Wave. Najczęściej najcięższa ona jest. Bo to jest najwięcej badassów. A kazałeś mi na rundę wcześniej wykorzystać wieżę, no? Bo w hordzie jest dużo osób. A to jest tego mało, tylko że są silni. O! Mają już nazwy z drugiego przejścia gry. Bo tak się nazywają wszyscy tutaj w drugim przejściu gry. O, pierwsza runda za nami, tak? Nie, jeszcze boss, jeszcze boss. Nie pocieszyłeś, no ale niech będzie. No ale bossy są słabe, słabe w Borderlandsie. Light.
Ale się grzmi u nas za oknem. Dobra, boss, boss, bossos. Trend wyjdzie. To był boss. Słaby. Fajna nuta. Powinni tu coś poukrywać na daszkach. Jakieś skrzynki jeszcze. Jako, że to DLC. Ale tu nic. No to odliczanie. I nakurwiamy. Oni się w tych samych miejscach mniej więcej. A to w tle nawet odliczają. Fajnie. No, podliczenie, WoW. To ty idź z tamtej strony, a idę z drugiej. Słabe. 5 przeciwników na nas. SMG bonus. Teraz mamy... O! Teraz aima nam dawają. Fajne. Na spacji pewnie. Spróbujemy. Chyba puszczę sobie wieżę. Już się zrespiło, nic nie biegnie. No comment. Jeżeli burzę w tle słyszycie, to przepraszam. Idę pozbierać skrzynki za mną. Te granaty moje są słabe, czekajcie. Albo dam może sobie to podpalenie na... Dobra, wróciłem. Zauważyłeś pewnie ten system bonusów. No, zauważyłem. O. Tak myślę teraz... Teraz wszyscy przeciwnicy będą dostawali mniej damage'a. A to, co jest na Badass Wave, to zostanie też na bossa, więc uważaj raczej z tym. To ja idę z drugiej strony. Chociaż w tym wave nic się martwi, że cię będą strzelali. Czemu oni mi z jednym hitem całe życie zdjęli? No bez jaj. Bo oni są na nasz level, dlatego. Pamiętaj, że wtedy ciągle jak walczyliśmy to było 31, 32 max.
A te tam 36. Tam jeszcze jeden jest po twojej stronie, czy gdzie? Tak, po mojej. Już. Przed oczyma mi przeleciało i tak nie żyłem. A po co ci? Masz full wszystkiego. Ale lubię. O, i granaty też daje tam ammo. Nie? No wiem, zauważyłem. Też, że właśnie moje granaty są do dupy. Kryty? O. Bez krytów? Nie, kryty dają mniej damage'a. Wieżyczkę teraz stawiać? Potem będzie boss po tym, więc nie jestem pewien. Na bossa, dobra, zostawiam na bossa. Wszystkie są po twojej stronie, czy mi się zdaje? Nie wiem. Ale tu fajnie, bo wszystkie ciała leżą. Znikałem po pewnym czasie. Dobra. Teraz będzie boss. W locie złapałem. Dobra. Większość było u mnie, to nie mów, że słabe było. Dobra, to rozstawiam wieżę i nadupcamy. Jeszcze nie. Ja wiem. Bo ale patrz, nie rozstawiaj równo z tym, jak się otwierają kurtyny, bo on dopiero może dostać damage, jak zejdzie z tej sceny. Dobra, to porzucam granatami najpierw. Ja się po prostu mówię, że on dopiero dostaje damage, jak zejdzie stąd. Ciekawe, kto teraz będzie. Bo to są bossowie, których zabiliśmy podczas podstawki. O, to jest ten, z którego wydropiłeś tego shotguna. Patrz. Granaty mają na wejście. Ej, mocny ten. Nie, on też nie dostaje damage, nie wiem dlaczego. Puść go, niech odejdzie. A i wiem dlaczego my tak mało bijemy. Bo nie ma krytów. Prawda? Nie no, ja mam krytykale cały czas. Ale mniej biją o wiele. Są krytykale, o wiele mniej biją, o to chodzi. No dobra, teraz muszę ammo i healtha zebrać. Od tej broni się pojawiły. Jakie? Bo tutaj zawsze na środku po skończeniu badasi się pojawiają jakieś bronie. Słabe aktualnie, ale... Ty czekaj. Ej, te mirwy to są te, co... Nie. Na mniejsze się robią. 3, 2, 1... I bronie znikły. A teraz ty więcej zabiłeś killi. No bo wtedy miałeś awk. Nie, ja zabijałem, tylko że jednocześnie rozmawiałem przez telefon. Trzeba być wielozadaniowym. Co teraz? Elemental. Więcej elemental damage'a masz, ale zwykłego damage'a mniej. Czyli teraz Fire SMG wchodzi w grę. Na przykład. Te krytykale wróciły. Tak. Tu gdzieś niby są, ja ich nie widzę. Słaba ta arena. I co, jak to przejdziemy, to już będzie pierwszy za nami, tak? Tak. Na 3? Czy na ile tam? Ej, to jest najłatwiejsza arena, bo to są same te, ale na ostatniej arenie, chyba, nie, na drugiej arenie są te typy, co mają tą multum tarczę, a mało HP. Na przykład. To ja mam bronię na każdy rodzaj tych, to bez... No ale wiesz, że... Bez problemu. Wyobraź sobie, dostaniesz teraz tamtego typa, nie wiem, jeszcze z redukcją damage'a, na przykład. No, burza jest. No. Jak tam z czasem w ogóle stoimy? 20 minut dopiero. No może zdążymy. Kurwa, źle granat rzuciłem.
Wszystko? Tam jeszcze jakiś biegło. Jest. Kryjesz. Dobra, teraz muszę do granatów pozbierać dużo ammo. Ja tylko jednego rzuciłem. Ja nie mam żadnego granatu. Teraz będzie Horde Wave. Ja czekaj, bo muszę pozbierać granaty. Fuck, nie mam skrzynek żadnych tych. No już znikły. Jakie gówno. No co? Teraz szybko biegamy. Tak. Fajnie. To fajnie, będę miał jak spierdalać. Nie martw się, ja i tak mogę jeszcze szybciej biegać. Czekaj, zobaczymy teraz jak szybko biegam na tym. Gdzie ty jesteś? No właśnie biegam sobie w kółko. O, teraz chyba. Co, dawaj teraz tą? Nie wiem, jak chcesz. Oni też szybko biegają. Tak. Ja myślałem, że tylko my. Czy tam było napisane, że tylko my? Granat trzeba pozbierać. Szybko, chociaż na tym speedzie raz, kurwa, no już poznikało? No. Jakie gówno! No co? Na sekundę to spada. No. No, a, szybki speed. Teraz tylko przeciwnicy mają szybki speed i jeszcze szybszy reload. Super, kurwa. A my jak te pizdy w sosie będziemy biegać. A, skagi, i zajebiście. I z każdą rundą jeszcze przeciwnicy mają więcej HP, więcej biją i więcej tarczy mają. Zapomniałem o tym wspomnieć. O, lance są. No widzę. Ja aż mi się nie chce zmieniać broni. I teraz. Teraz będzie boss na takiej samej zasadzie, czyli zwiększonym movement speed i reload. Dobra. To ja już rzucę sobie granaty. Bo wiesz co ja mam za granaty, nie? Że jak oni wdepną, to dopiero wybucha. No. To ja sobie wszystkie wyrzucę i zaraz je pozbieram po tej rundzie. Ale ich rozjebie, jak tu wdepną w gówno. Gorzej jak ja wdepnę. Uważaj, bo on ma wyrzutnie rakiet. Coś nie wyszło. No coś chyba nie pykło. Dobra, ammo teraz, bo wszystkie granaty wyrzuciłem. I tak nie podziałały. Nie ma ammo. Jak to? No po obozie nie ma ammo, tylko bronie są tutaj na środku. O, shotgun ten erdiański. Chcesz? Shotgun electric erdiański. Nie. Ja go wezmę. Bo on ma większy damage niż jest napisane zawsze. 69, przypadek? Kurwa, ale tutaj mnie ta liczba prześladuje. Chcecie wszystkie trzy tereny robić w ogóle? No nie wiem. O, rifle, sniper rifle. Albo ja mam pomysł, to ci powiem, jak skończymy. Na razie robimy to do końca. Nie, już to zaczęliśmy, to już i kończymy. Nie, to jest przedostatnia runda chyba. Nie, mi chodzi, że na pierwsze, to jest pierwsze przejście jeszcze, bo potem będzie jeszcze druga misja poboczna tutaj, w której trzeba będzie po 20 rund takich robić. A teraz po 5 zauważ, nie? Sobie ze snajperki strzelam, bo mają zmniejszone damage. Tam jeszcze dwóch jakichś panów się szwindo. Nie no, ale tak co ci powiem, że tutaj na pewno taka arena jest lepsza niż ta z gry Rage. Nie wiem, czy kojarzysz, czy grałeś w Rage'a. Nie, nie mam Rage'a nawet.
A na jakiej zasadzie tam była? Znaczy... monotonna, o to chodzi. Tutaj jakoś ta mapa wygląda, jakieś wzniesienia i tak dalej, a tam kurwa miałeś płaskość taką stuprocentową i se groi. Bym powiedział jaką płaskość, ale nie chcę... Ale to była... troszeczkę bym przesadził, może snikowałem. No mu. Płaskość jak dziewczyn z podstawówki. No. Combat rifle damage teraz zwiększa, więc masz jakiś combat rifle? Mam. I to mam ten 90-pociskowy. Z tak wolnym strzela, ale jakie ma DMG pierdolnięcie tam. Co sobie tego możesz używać teraz? Umieram, umieram, na. Ale strzelaj sobie, ja zostaw mi tylko tego jednego. Ja z tego zabiję. Chyba. Chciałem ci go tylko zestrelować. Bo strzelanie moje powoduje, że ich streluję. Kurwa, nie wiem czy go trafię w końcu czy nie. Teraz ty mi zabijesz. Korosif. Kurwa, gdzie jest ammo? Kurwa, żadnego nie znalazłem, ja jedno. A ja znalazłem ammo i HP, obok siebie. Ja HP tylko. Nożesz. Teraz Horde Wave. I co teraz będzie za bonus? O, znowu! Ej, tu klas mody nie działają, bo mi się ten nie regeneruje. Amunicja? Czy ja zdjąłem? Nie regeneruje, mi się regeneruje. No mam team pack ammo, a... Boss teraz? Nie, Horda. O kurwa. A co ci nie regeneruje? No, pociski w SMG. Mi się regeneruje. A nie, bo to nie SMG, dobra. Nic nie mówiłem, to był shotgun i 170 damage. Kurwa, postawiłem wieżyczkę. Już jej nie ma. Już jej nie ma. No to na boss będzie bez wieżyczki. Nie, jeszcze masz Battle Slave'a teraz. Uważaj z tymi granatami, bo pewnie przez ten granat bym zginął. I zostaw mi trochę, bo tu ja tych skrzynek. Dobra, nieważne, nic nie mówiłem. Tutaj jest. Znalazłem swoje. Takie no różne tak. Te wielkości są ich, nie? Nie, bo na początku są wielkie, a potem się pomniejszają, a potem znikają w końcu. Obec, teraz co jest? O, sniper rifle. Na bossa będzie sniper rifle też. Dobry. To ty strzelę. A to jeszcze nie boss, ej, to jeszcze nie boss. Aha, czwarty. Mówiłem, że jeszcze Battle Wave. Nie no, skagi nie opłaty się ubrać. To było za szybkie. No. Teraz będzie boss. A sobie spróbuję niego troszeczkę ze snajpy. Nie rób tego. Nie, robię teraz w odstępie. Nie widzisz, że to nie działa? Bo one się bagują jak wychodzą, tak jak mówiłeś. Nie, bo one mówię, przez chwilę mają nieśmiertelność jak schodzą. Kurwa, to dopiero po chwili rzucę. Jakie gówno. Kto to wymyślił? O, Mr. Nintos. To jest ten pierwszy boss, z którym walczyliśmy. Jego dwa pieski jeszcze będą pewnie. Tak, są jego dwa pieski. Kurwa, jakie wybuchy, co się tam dzieje? Twoje granaty. Kurwa, nie mogę reloadować. Jakie brońki? Co ty? Co? Pinki, tinki, winki. Chuj, chuj, chuj. Też. Na sel mogę wziąć. Prawie same shotguny. I ostatnia runda to już będzie. Two, one.
To wiesz co, to już dokończymy w tym odcinku, zrobimy jeden dłuższy. Aha. 40-minutowy. A potem mi powiesz, co wymyśliłeś z tymi arenami. O, enemies regenerate health i shotgun mają zwiększone. Chodzi o to, że po prostu to, bo to mówiłeś, że są 3 czy 4, tak? 3 areny. 3 po 5 po 5, tak? Nie, 4 są, tak, 5 po 5. No i teraz zrobimy na przykład tą pierwszą, skończymy, idziemy na trzeci dodatek i po trzecim dodatku wracamy na jedną rundę taką, rozumiesz? I tak na zmianę. I na koniec już se rozegramy do końca, jak już nie będzie co robić. 20 rund, potem jest 20 rund po 5. No to hardcore zrobimy, specjal. Streama jebniemy. Ha. Nie wiem, czy komuś się będzie chciał oglądać ciągle to samo, ale... Bo to naprawdę jest ciągle robienie tego samego. Na to się zabijesz. Nej, na, na, na. Nie masz jakiegoś shotguna? Pomóc ci? Nie. Ale mówię, że nie masz jakiegoś shotguna, bo teraz shotgun dużo bije. Chociaż zaraz się zmieni chyba. Mam shotgun. Ale jakoś ostatnio straciłem chęć do używania ich. Jeszcze tu coś jest? Już nie. Pominąłem? Jakim cudem? Super, znowu na nic się nie załapię, nie? Kurwa, same healthy mi spadły teraz. No. No, zdążyłem coś wziąć. Ciekawe, co się teraz zmieni, czy shotgun, czy to regeneracja HP. Regeneracja HP. A, czyli zwiększony jest critical, a zmniejszony jest nie critical. Nie, no, to jest ten. Co? Na tej arenie też można się nauczyć nieźle strzelać. Z wyskoku sobie teraz trenuję w locie, jak strzelać. Aktualnie musisz w krytyki celować, jeżeli chcesz coś bić. O, cholera. Co? Radzisz sobie? Nie mam na kim. Ty dasz radę? Tak. Jebne, jebne, jebne. 1-0. Chyba to ja sobie teraz sam muszę poradzić. Na sam koniec, no. Ale nie, możesz zginąć po prostu tam na górze. Ja pójdę, nie mogę zginąć po prostu. I tam możesz się patrzeć z góry, co ja robię. Nie mogę strzelać do ciebie? Tam? Nie wiem, czy nie ma tam jakieś... No właśnie, no, pociski przelatują. Przelatują się, odbijają normalnie. To chyba z góry ci mogę pomagać. No. To będę ci mówić gdzieś najwięcej. Ale nie, zejdziesz po tej rundzie chyba. Tak? No. Ja zaraz stąd wyjdę, ja to kurwa zbaguję, poczekaj. Już. O! To trzeba skończyć w no takie coś, że ty mnie tak straszyłeś. Że jak obydwaj zginiemy, to trzeba będzie te wszystkie rundy od nowa powtarzać. To jest prawdą. Teraz co? O, wampaja! O, czyli teraz za samochodzenie tracimy healtha. Wieżyczkę stawiać? Stawiam. Polecam, bo teraz musimy w krytykale tylko celować. Ała! Aaaa! Nie wiem, czy ty powiedziałeś A, bo piorun, czy A, bo cię biją. A, bo mnie biją.
A musisz w krytykale celować, wiesz, nie? Wiem, no wiem, no przecież. Bo wiedziałeś, ile bijesz bez krytykali? Po 10. No. O. Bądź tak, teraz się zmieni to. Już będzie można bez krytykali też bić. Trochę ammo mi się przyda. A czemu to teraz nam dadzą na tego badass wave'a i... Vampir, kurwa. O, enemies should regenerate faster. Vampir, to już było wcześniej. No, do bossa mi się wieżyczka z rapey git. Rapey. No ja tak mówię, Lasz. Każdy mnie poprawia, ale ja, mi się podoba tak, jak mówię. Z respi powinno być. Skagi, kurwa, serio. Ale jebło. U ciebie też słyszałem. U ciebie słyszałem, a po sekundzie u mnie. Jebło. Czyżby mamy jakieś pingi? Opóźnione o sekundę? U ciebie jebło, to u mnie dopiero za sekundę. Nie, prędkość... Wspomniałem, że prędkość dźwięku... jakoś tam też ma swoje zasady, nie? Czyli co oznacza, że burza idzie od mojej strony? Można wnioskować, nie? No... Że ode mnie jest bliżej. Jak najpierw u ciebie jebło, później po sekundzie u mnie. I nie piszcie nam na przykład w komentarzach teraz, że ta arena jest nudna i nie mamy tego nagrywać i tak dalej, no ale niestety, no my już mamy nagranego na pewno całego Borderlandsa, więc... No bywa. Tak. No jak będziesz ten odcinek wrzucał, to już jest chyba 100% pewne, prawda? To już chyba połowa dwójki jest, tak więc wiecie. Może się zdarzyć. Co się kurde... A boss teraz? No. Franz, pamiętam go mnie. Tak. Franz z tymi koleżkami, co był? Nie, on był z tym typem, co mu shotguna wtedy dropiłeś. No reloaduj to, szujo. Już. No, wiesz co, dobrze, że nie mam otwartego okna, bo bym się teraz martwił, czy mnie nie we mnie nie jebnie. Cztery razy, o, dobry shotgun, kuźwa. No nie, bo to razy jeden podpalenie, bo ja też... O, znowu anarchii, razy cztery. Jestem słaby. No. I proszę, Certificate of Badassery. The official Certificate of Badassery Dude awarded to Olias for excellent work in Hellbarbia. Officially endows to bearer with plus one badassessness. No. Tak, I'm bad. 40 minut do odcinka. O Jezus. I co, idzie ten exp 10k? To dopiero pozdrowiem wszystkich. No chyba cię coś boli. Nie. No bez ja idziemy na tą... Dobra, w kolejnym odcinku idziemy zaczynać trzeci dodatek. I arenę może się w przyszłości kiedyś wrócimy, chociaż na jedną, bo to jest nudne. No. O, zaczęło padać. Dobra, to dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć, papa. Na razie.